Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Wszystko wasza sprawa. Wszystko wasza sprawa. Jaką decyzję podejmiecie? Przyjmiecie słowo lub je odrzucicie? Wasza sprawa. Bez możliwości wymuszania czegokolwiek na siłę. Po to duch ma wolną wolę i prawo wyboru. Lecz wy zapominacie o sobie duchu, bo swój umysł i swój rozum wynieśliście ponad wasze wszystko. Wybraliście drogę wygodnego życia, zabawy, smaczne jedzenie, a potrzebne jest odżywcze, alkohol i używki, słodycze w dużych ilościach i uważacie, że to najlepszy rozwój i wybór. A to wszystko jest złe. W polityce korupcja, w pracy tworzycie kłamliwy wizerunek o sobie. W domu fałsz i obłuda. Udajecie przed sąsiadami i znajomymi wspaniałych, uczciwych ludzi ziemskich. W tym wszystkim prawdy brak, a życie wasze martwe i żałosne jak pogrzeb. Do Pana Stworzyciela kierujecie się wyłącznie wtedy, kiedy wam się coś dzieje złego lub jakaś choroba czy katastrofa, jak brakuje wam pieniędzy, tak aby sąsiedzi widzieli i dali wam spokój. Idziecie do takich samych sobie jednorodnych, których mało interesuje wasz rozwój duchowy, a ich interesują wasze pieniądze. Za te pieniądze otrzymujecie jeszcze dużo ciemnych energii zrzuconych z nich. Cały czas was okłamują, uczą was litości, złości, chciwości oraz nienawiści. Ponieważ rozum ich bez poznania uczucia miłości żyją zgodnie ze swoimi dogmatami i prawem przez nich stworzonym rozumowo. Mają moralność wywróconą do góry nogami. U kościelnych światłych wartości brak. Oto cała wasza wiara i wiedza o Panu Stworzycielu. Co tacy bezmoralni ludzie mogą was nauczyć? Wyłącznie zła. I tak się działo. Teraz wybór należy do was, aby zmienić na pozytywny wizerunek was ducha. Dlatego najpierw potrzeba, abyście poznali prawdę i wiedzę duchową wprowadzili w swoje ziemskie życie. Bo cała ta wasza rozumowa wiedza oparta jest o pustą wiedzę zawartą w rozumie, zamiast w duchu. Więc dla każdego ducha konieczne i potrzebne w stworzeniu oprzeć wiarę z przekonania o prawa Pana Stworzyciela. Prawo wasze ziemskie występuje przeciwko wam, a wy sami stoicie pod ścianą i się cieszycie z tego. Mówicie, ja lubię ciemności. Brak u was pojęcia, co mówicie o ciemnościach. Daliście się ciemnocie wyprowadzić na manowce. To głupota. Na życzenie wasze, bo wam tak wygodnie było i leniwie. Wasza sprawa. Ale bez możliwości was zmuszać do przyjęcia prawdy, bo wy musicie zrozumieć sami, że to wasz interes. Największy w całym waszym bycie, by się rozwijać duchowo. Rozum was kieruje na drogę, gdzie brak odwrotu. Choć Pan Stworzyciel wam dał wiele szans, to wyście te wszystkie szanse zmarnowali. Wy i tak cały czas wracacie w to samo. Dla was to wszystko jest bardzo mało prawdopodobne, żeby było możliwe. Daliście się prowadzić fałszywymi dogmatami, choć wiadomo od zawsze, że wszystko to, co ukrywane i utajnione, to ciemnota ludzi ziemskich, rządnych, władzy i pieniędzy. Ciągle jednak wracacie w te same energie i choć po zabiegach energetycznych jest poprawa waszego zdrowia i samopoczucia, to i tak wracacie do ludzi ziemskich,
którzy prowadzą was drogą kłamstwa, ślepej wiary w religię i kościoły, niż do tych, którzy pokazują wam właściwą drogę prowadzącą w kierunku Pana Boga.